Nie widać nóżki Miki. O, teraz jest the best of the best. 3, 2, 1, 0, start. Cześć! Witajcie na kanale Misia i ja. Dzisiaj będziemy jeść słodycze. Próbować, testować i jeść słodycze, tak? Te słodycze, które tu widzicie, to Michaśka częściowo wybierała, częściowo ja. Ja wybierałam na przykład to. Wszystko. Wszystko, to tak. To jest moje, te waty, te kwaśne, te Minnie Mouse, to i to, i to. No to moje w takim razie jest to, zostało i to. To moje zostało, te czekolady i te kokosanki. A moje, ty też to kupiłeś. Aha, to ja te cukierki budrowe. A ja to kupiłam. Dobra, także Michaśka kupiła więcej, wy wybrała. No i trudno. Dobrze, to zaczynamy. A to co? Michaśka będzie decydowała, co w kolejce będzie danej sprawdzane, próbowane, smakowane, testowane i w ogóle takie dane. No to Michaśka, zaczynamy. No to może na początku. A co to jest? A może pokażemy? Cukierki pudrowe. To są akurat o smaku cytrynowym. No to Michaśka otwiera. Ja kojarzę, jak byłem dzieckiem, były takie kolorowe, też takie pudrowe. Kolorowe różne smaki miały. Daj się poczęstuję, pokażemy, jak wyglądają. Takie cukierasy pudrowe. No i próbujemy. Możemy dawać ocenę od 1 do 10. Dobra, od 1 do 10. I to średnio smakuje. Smakuje jak taka oranżada w proszku. Sprasowana w jedną całość, chociaż to nawet nie musuje. A na ile to dajesz? Od 1 do 10. Teraz jak to rozgryzę, to zaczną tak musować lekko. Ja bym dał 1. Ale od... Bo od 1 do 10 to ja daję 1. A ja daję... Ile? 3 na 10. 3? No to 3 na 10. 3 na 10, cukierki pudrowe. Mi smakują. A mnie to średnio podchodzi. Takie sobie. Co to może położyć? Nie wiem, nie wiem, ale... No, no są kwaśne, matko. Nie wiem, a też coś słodkiego bardziej... Dobra, żeby zabić to... ten kwas. No to dobra. Czyli co to jest? Tutaj jest truskawka, teraz ty. To tu jest. To jest ta brzoskwinia. Banan. To są takie mentosy. Ja w sumie pierwszy raz spotkałem w sklepie. Akurat jeżeli ktoś widział, to piszcie w komentarzach. Nie, no ja wiem, gdzie one były kupione. Ja nie wiem. W Oszonie. To co, ja mam otwierać, czy to otwierasz tego mentosa? Ja! To są mentosy o smaku szejka. Szejka bananowego, truskawkowego. No, nie wiem, jaki się akurat trafi. Jaki to jest banan? Jeden... Nie wiem, taki jaki będzie, pierwszy lepszy. No mentos jak mentos. Mentosa każdy chyba widział. To co, ja próbuję. Ten jest bananowy chyba. Pokaż. Jak bananowe pianki! No i położ. Pachnie bananowy, jak pachnie? No i co? Co ci trafiło? Jaki smak? Ja może spinię. Popatrz, jak pachnie. Pachnie moje prawie. No moje. Ten banan jest bananowy. A taki podrasowany banan. No jak się smakują? Jedz jak przyjmuj też. Ciekawe w smaku. I nie jest kwaśne. Ile to oceniasz swój? Ale 1 do 10, tak tam to było 1, to bym dał na 5. Ebry to dałby na 8. To się spinął? To dużo. Ale dobry. To jeszcze mam. Lepszy niż ten. Niż to, co można kupić takie owocowe. Mi to owocowe na przykład nie smakują. A my nie smakują te mintowe, bo jak je włożę, dzieci napili takie słodkie. A potem masz takie mintowe i to dobrze. Bo Michaśka nie lubi ogólnie mintowego smaku. Nie? Tylko mintowe albo... Wodzie. Takie łagodne miętowe, nie? Ale jak jest ostra mięta, to nie, od razu pluje tym. No to co, pijemy wodę. Takie dziwne. Jest słodkie, a potem popijać wodą. No ale cóż, nigdy to jest. No to co, kolejne słodycze. Co tym razem? No. To? Jasne. A co to jest? Może pokażemy? Takie coś. I tam jest byłaś. Takie coś. Prawdy. Czyli mamy takie oto kuleczki waflowe z nadzieniem truskawkowym kremem. Dodatkowo tu jest jeszcze jakiś tatuaż. Ale Ola. Zobaczymy, jaki będzie. Dobra, to Michaśka otwiera. No powoli. Ciekawe, czy to będzie dobre.
A to było kupione też w Oshonie. Ooo, pakowane są, pokaż. Mogę? Mama. Daj pokażę. Anna? To daj pokażemy za chwilę. No i takie cukiereczki pakowane. Każdy pakowany oddzielnie. Co, co, częstujemy się? Ale jak to jest? To chyba nie ma znaczenia, one są wszystkie takie same. Nie, bo to nie jest Elton. To sobie też wyciągniemy, pokażemy, że faktycznie... Ja już wiem. Ty już wiesz? No, miasto, dobra. Jest Anna, jest Elza. To jest Elza? Ta blondyna. Ja. Blondyna Elza. Anna śmiejąca się. Anna nie śmiejąca się. A ten jak się nazywa? Nie wiem go. Człowiek lodu chyba, czy jak tam. Jaki papier? Dobre. Tak wyglądają kuleczki. No i pachnie truskawką. No to próbujemy. No krem truskawkowy, taki mleczny. Dobre to jest. No, kulki ogólnie dobre. No dobre. Wafelki, w środku krem o smaku truskawkowy, taki mleczny. Nie jest to za słodkie, można to jeść. Ja też kupiłam. Miarę, ty już pobiłaś, bo Miarka wszystko kupiła, co jest słodkie. Także z tych trzech, jak na razie najlepsze są kulki. A tobie co smakuje z tych trzech? To, to i to. Czyli wszystko jedno zdanie. A mnie nie. Co teraz? Może teraz... No nie, znowu te pudrowe. Tak. Dobra, daj pokażemy. Te same cukierki pudrowe, co były jako pierwsze. Tym razem smak malinowy. Jednego. Ale one pachną jak takie tabletki. Jak na maliny, to tak właśnie. I takie są chemiczne. Chemiczno-tabletkowe, mi to nie podchodzi. Jednym słowem, te cukierki pudrowe są średnie. Wręcz niedobre. Nie. Trzeba to powiedzieć. Ale? Niedobre, nie smakuje. A mi nie. Mi nie smakuje. Co teraz spróbuję? Ale... No. No. To? Papier. A z tego można coś zrobić chyba. Już kiedyś pokazywaliśmy w tym pierwszym teście słodyczy papier, tak? Kolorowy. To jest... Tam też jest papier. Tak? No. Aha, a to jest papier znowu? Minimal. Akurat z nadrukiem niby myszki Miki i dodatkowo nie, jest... Mini. Mini? A co jest napisane, że to jest mini? Aha, no jest napisane, minimal. Faktycznie mini. Z niego można robić na przykład samolocik. To może zrobimy napis z niego samolocik, co? Ale ja nie wiem. Ale ja zrobię. Dobra? No to co? Ja otworzę może. No. Żeby się nie ten... A ja znajdę tatuaż. A ty znajdziesz tatuaż. Przeczytaj. Sześć arkuszy i każdy jest inny. Jest taki arkusz. Jeden, jest tatuaż. Pokażemy. Aha. Dwa są takie arkusze. O, tatuaż. Dwa arkusze są takie. Aha. Ten się powtarza, no i jeszcze taki. No to co, zrobimy coś z tego? Dobra, to ja zrobię samolot. A potem go zjemy. No, a potem go zjemy. Dobra, to ja robię. Uwaga. Jak to w ogóle gdzieś z tego zrobić? Złożyć na pół. Składa. Patrz. Tara. No i co niebieskiego mam wziąć? Samolot. Patrz jak leci. Patrz, leci. No i poszedł. Samolot odzyskany. Michaćka je czubek. No to chyba smakuje jak opłatki znowu też. Takie świąteczne. Za niedługo święta. Opłatki. Ja lubię takie rzeczy. Dobra, mi to smakuje. A co będę taki? Chcesz różowy? A ty też smak? Taki sam chyba. To spróbuj, jak smakuje różowy. Jadalny papier. Taki sam. Taki sam? Fajne, słodkie, nie za bardzo. Też taki sam. To jest ten sam co ten. Może teraz my się pokwasimy? O Jezu. Co, kwaśne teraz? Proszę o nas. Czyli może pokażemy. Czyli tęcza z ozole żelki. Jaśka twierdzi, że jest kwaśna, a ja może myślę, że nie będzie kwaśna. Co? Ja czuję, że to nie będzie aż takie kwaśne. A jest tam napisane coś? Nie, tęczowe żelki. Aha, super kwaśne. No i dobrze. To będzie kiepsko. Nie bój się, panie. Zobaczcie. Się? A ja się boję. Jak byłaś mała, to ci dziadek dał plasterek cytryny, to cię wykrzywiało jak talala. Co, próbujemy? Tak, całe.
takie paseczki. Ładnie to wygląda. To wygląda jakby jakimś brokatem posypane. Dobre. Ale już jedzie takim kwasem. Nie czuję. Dokładnie. Jasny dzień. Ale kwas. A nie, to nie kwasi, patrz. Nie kwasi się to? Ale wiesz co? To jest posypane takim proszkiem kwaśnym. Ten proszek, ten świecący jest kwaśny, a sam ten żelek, to nie jest nawet jak żelek, to jest jak taka guma rozpuszczana. To nie jest kwaśne, ale to... smakuje. Nie, to nie smakuje. Sorry, ja tego nie zjem. Mi to średnio podchodzi, Ja bym dał też tak jak tym żelkom, znaczy jak, tak jak tym pudrowym cukierkom, 1 na 10 punktów. A ja nasze bym krajowe z dozole, kwaśne, super kwaśne. A ja bym wydałam by... A ty, myśmy tego temu nie dali punktów jeszcze. Papier, ile wydałaś na papier? No. 9 na 6. 9 aż? Nie, to ja bym dał 4 na papier. Chociaż na to dałem 5, to na to też 5. 5 na papier, a na żelki ile dajesz? Ja daję 1. I daję 6. Nie, dajemy 8. 8 dajesz? Dużo dajesz. Nie, dobra. A mogę ja coś teraz wybrać? To ja proponuję. A to są kokosanki w czekoladzie. Akurat te nie są, są z krajowego rynku. Tak wyglądają po rozpakowaniu, czyli bardzo ładnie. To są malutkie. Pokaż je takie całe. One są gwiazdkami, patrzcie. No, jak kokosanki. Jakieś na święto. Ale to już jest ten zapach. Dobra. Ja lubię słodkie słodycze, a nie jakieś kwasy. Ja to by To ile mi da punktów? Ja bym dał... Nie, 5 bym też dał, tak jak ten kulką i papier. A ty? A ja było dałam ten... 5! Też 5? No. Czyli mniej niż tym zozolom. Zozolom dałeś 8 punktów. A co teraz? Próbujemy? Etat! Etat. Co to jest? Hamburger! Tam jest tylko sałaty. Hamburger. Bo że nie ma sera. To jest taka seria troli, firma jakaś. To na przykład można kupić w Kiku tak samo jak i to. Te żelki. Taki hamburger. Może Miaśka otworzy, ja pokażę. To jest takie dziupstwo malutkie. Patrzcie, macie tego hamburgera, no i macie bułkę. Nie wiem, czy tam widać, poczekaj go tak. Patrzcie. Hamburger. Bułka i co tam jest? Zielone te, co to będzie? Sałata. Potem jest... No jeszcze jest coś czerwonego, ty. Aha, czerwone to mięso. I ser może, nie? Takie żółte. Nie ma tutaj ser. A co to jest to żółte? To nie będzie ser. To co, próbujesz? Daj to. Ty pierwszy. Ale mały. Mały? Taki jak taki? Żelki jak żelki, a nie? A jaki smak? No, taki smak? A to jest taka sama firma. Troli. Troli? To ma jakiś smak? Nie, ja mówię, że to jest tylko słodkie. Może, a może sałatę mi się... Mogę te bułki teraz spróbować. A ja mogę je to? Sałatę? Ta bułka jest taka piankowa. A sałata jest... Jabłko! No to jakie było mięso? Albo te, albo... Nie wiem. Mięso po prostu było słodkie. Tyle punktów dajemy? Ile je? 8. Boże, dużo, ja bym dał tylko 4. A 8. Dajemy dalej, co teraz próbujemy? Może lepiej... A może to spróbujemy? No może. Ja co to jest? A może jakaś tam wata? Wata cukrowa o 3 smakach, opakowania. Jagodowy, truskawkowy i... O! A co najlepsze? To jest firma... Chorzowa. No ciekawe, jakie tutaj to będzie. Możesz tutaj, bo patrz. Człowiek, ty jesteś nieuczony. A pokażemy. 3 opakowania waty cukrowej. Ja szczerze powiem, że nigdy nie jadłem w życiu waty cukrowej z opakowania. Ja jadłam. Jak jadłem jako dziecko, to jadłem watę cukrową, ale taką na patyku. Każde opakowanie jest 20 gramów waty cukrowej, są 3 smaki, ale jakie to są smaki, to ja nie wiem. No to a ty? Może najpierw o tym, a nie wiesz. To może zgadniemy, jakie są. Chociaż ja myślę, że to będzie cytryna.
To będzie może truskawka. Otwieramy. No, a to nie wiem co będzie, coś niebieskiego. Dobra, to każdy swoje, ja tylko wącham. Ceny też nie pamiętam. W dotyku to jest jak wata taka kosmetyczna. To w ogóle mi się nie kojarzy z watą cukrową. Ty, ale to jest dziwne. To jest banan. To jest bananowe. I zawsze wata cukrowa mi się kojarzyła z tym, że jak się brało do ręki, nie, to palce się potem bardzo kleiły. A to jest takie dziwne. A jak fajnie się rozpływa. Czuć ten cukier. Takie drobinki cukru. Czy to jest bananowe? To jest islandynkowe chyba. Jakie to był? Jak ci to smak przypomina? A mi to przypomina islandynki. Nie, użyłem tam jakieś truskawki. To tak myślę. Mogę? Co? Truskawka? Tak? Dobre, aczkolwiek mi bardziej smakuje taka wata cukrowa, która jest kupiona na patyku, choćby z tego powodu, że jest bardziej taka delikatna. A ta jest taka zbita, tak jak mówiłem, jak wata... Zbita na patyczku. Nie, jak kosmetyczna, taka jak mama używa do zmywania paznokci. Także wata cukrowa... Ile by dałabyś punktów? 10! O jest! Aha, no im słodsze, tym więcej punktów. Nie, bo są fajne, takie kolorowe. Kolorowe? No kolorowe to są. Takie fajne. Ja bym dał 4 punkty. Co teraz?